No, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego audiogadania. Mamy godzinę 11:58, więc troszkę później niż wczoraj. Jeszcze nie wyszedłem z domu, ale trzeba by się już zbierać, bo przecież autobus na mnie nie poczeka. Schowam tylko sobie coś jeszcze do plecaka i muszę jeszcze umyć ręce. Jeszcze się na sam koniec powróciłem. No dzisiaj trochę chłodniej jest, zdecydowanie wczorajsze opady deszczu, co prawda były zapowiadane potężne, ogromne opady, burze, gwałtowne zjawiska, grad, ale tutaj naszą okolicę najwyraźniej to musiało ominąć. Na całe szczęście nie doszło do żadnych gwałtownych, niebezpiecznych zjawisk i dzięki temu mogliśmy trochę odsapnąć i nie stresować się tym, że nasze uprawy, nasze ogródki, nasze domy, nasze drzewa zostaną w jakiś sposób uszkodzone, zniszczone. Na całe szczęście to się nie stało. Byłem dzisiaj na ogródku od samego rana. O, przepraszam, tu jeszcze coś mi szeleści woreczek. Byłem dzisiaj na ogródku od samego rana, no prawie od samego rana. No jednak wczorajszy dzień troszeczkę mnie zmęczył i nie wstałem tak wcześnie, jak chciałem wstać. I co? Poszedłem na dwór. A że mam kawałek ogródka i na nim posadziłem trochę ziemniaków, no to poszedłem zajrzeć, ponieważ dostałem wczoraj od rodziców takie wskazanie, żebym się przyjrzał, czy tam czasem nie dzieje się coś niedobrego, czy nie ma żadnych kłopotów, jeżeli chodzi o szkodniki. No i oczywiście, jak to zwykle bywa, jak ci rodzice powiedzą, żebyś zajrzał, spojrzał, czy coś się dzieje, czy nic nie jest nie tak, czy wszystko jest w porządku, to zazwyczaj wtedy już jest coś nie tak. No i mieli rację, można powiedzieć, że wykrakali. Poszedłem w ziemniaki, a tam widzę, że po prostu do owoców to jeszcze daleko, na liściach. Tak to jest, jak człowiek się śpieszy. Na liściach jest pomarańczowo. A co to znaczy? A to znaczy, że stonka dała o sobie znać. Ten szkodnik ziemniaczany, mimo tego, że był zbierany wcześniej, na początku czerwca, nawet jeszcze wcześniej, no ta cholera się po prostu namnożyła, jednak przyleciał znowu nie wiadomo skąd tyle tych owadów. Rozmnożyły się i teraz wcinają moje ziemniaki. Mówię, o nie, tym razem nie będziemy się tak bawić. Stwierdziłem, nie będziemy się bawić w żadne zbieranie, bo po prostu zebranie tego wszystkiego nie wiem, ile by mi czasu zajęło. A ja jeden rządek oglądałem i zbierałem przez 40 minut. 40 minut. Jeden rządek. A tych rządków kilka mam, więc można sobie policzyć, że prawie całe popołudnie musiałbym nad tym jeszcze spędzić. A ja nie mam całego dnia na takie czynności dzisiaj. Mówię, o nie. Biorę oprysk i jazda z nimi na haksach. No można powiedzieć, że zbieranie stonki to taki zwykły sposób, konwencjonalny sposób na to, żeby się
uporać z tymi szkodnikami. A jak je opryszczę, tutaj bym haki miał włączone, jak to się mówi czasami. No to się czasami w grach mówi, że o, cheaty. Na cheatach ich jadę. No cóż, zobaczyłem, ile tego jest. A jak zobaczyłem, ile tego jest, no to mówię, dzień dobry. No to mówię, trzeba to opryskać, bo zamierzam spędzać znowu całych przedpołudni i popołudni na zbieraniu stonki. Tak jak to miało miejsce wcześniej. Można powiedzieć, że praktycznie był człowiek zniewolony przez te szkodniki, bo trzeba było zajrzeć codziennie, czy coś jest, przejść jeden rządek, drugi rządek, trzeci rządek, ile człowiek zdążył. A potem się okazywało, że to i tak cholerstwo wróciło. I tak sobie dzisiaj pomyślałem, że przecież te głupie stonki, te pieprzone owady, które nie mają naturalnego wroga tutaj w Polsce, w Europie i które dotarły do nas z Ameryki, to jakby nie spojrzeć, to są takie przeszkody, z którymi mamy codziennie do czynienia. Ja bym sobie tak ten jeden rządek ziemniaków przedstawił jako taką metaforę codziennego, zwykłego życia. Jakby tak spojrzeć, to jeden taki rządek może być jednym dniem naszego życia. A że tych owadów i tych larw było całe mnóstwo, tak sobie myślę, że czasami to ludzie takie całe mnóstwo tych przeszkód mają na co dzień. Ledwo się nie obudzą, staną, nie wiadomo, czy będą wstawali rano, czy będą wstawali troszeczkę później, gdzieś tam 8-9, albo nawet będą spali do godzin popołudniowych, bo wrócili nad ranem z nocnej zmiany. I czy będą pracować po 8, 12, 16, 18, 20 godzin. Tworzą oczy i dokładnie tak jak ja po wejściu w ten rządek. Za chwilę widzą już pierwsze problemy. Tutaj te problemy są takie, że się nie można tego cholerstwa pozbyć. No i w sumie niektórych problemów, niektórzy ludzie nie mogą się pozbyć przez całe swoje życie. Przez całe dnie się nad tym mocują, ale na razie nie idzie. Na razie nadal są w kropce, nadal są w takim miejscu, gdzie no jest ciężko. I to jest taka robota głupiego, codziennie się zmagać z tym samym czasami. Tak samo jak dla mnie robota głupiego jest codziennie zbierać te szkodniki i codziennie marnować na to energię, na to czas, kiedy można by zrobić coś innego. Nie wiem, czy kiedyś udało ci się natrafić na nagranie z kanału Warszawski Koks. Gdzieś tam na jakimś live'ie. Oczywiście ja tylko widziałem wycinek. Michał Owca powiedział, że u każdego w życiu będą takie sytuacje, takie osoby, które trzeba tępić jak karaluchy, bo one niszczą nasze marzenia i z nas wypompowują energię. No na pewno jak sobie wpiszesz Owca Motywator, to ci wyskoczy jakiś krótki filmik, shorts na YouTubie, albo może dłuższa wersja, albo cały live. W każdym razie no z tymi stonkami to trzeba się namocować. I z tymi przeszkodami każdego dnia też się trzeba namocować i to niemiłosiernie. A niektóre rzeczy są tak
uciążliwe, że się przyczepią do nas tak, że jednego dnia skończysz, przechodzisz przez ten rządek, a następnego dnia zobaczysz to samo w następnym rządku. Bo się okazuje, że to, co było wczoraj, przeszło na dziś. I tak będzie bez przerwy, nieustannie. I przejdziesz w następny rządek i znowu to samo. Przejdziesz w następny rządek i znowu spotkasz to samo. Można powiedzieć, że to jak ten. Tak jak jeden przy dodawaniu. Przechodzi na górę i trzeba brać to pod uwagę. No i w tym przypadku też tak jest. Niektóre problemy przechodzą na górę. Trzeba je wziąć pod uwagę. Ale bądźmy dobrej myśli, że w końcu z tymi szkodnikami sobie poradzę. Zresztą tak samo jak wszyscy inni, którzy uprawiają ziemniaki. Oby im uprawy nie zmarniały przez tego głupiego szkodnika. I tak samo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nasze życie się zmarnowało przez głupie szkodniki, przez głupie chwasty i inne czynniki, które chcą zniszczyć nam każdego dnia dzień, nas zniechęcić, zdemotywować i rozczarować. 12:10, ja już dojeżdżam do celu, a tymczasem trzeba skończyć nagranie i wziąć się za robotę. To tyle ode mnie.